Kiedyś, zaczynając swoją przygodę z YouTube, myślałem nad tym, jak mogę osiągnąć 1000 subskrypcji i zastanawiało mnie to, jak to robią inni twórcy. A dzisiaj ja sam wraz z moimi przyjaciółmi postanowiliśmy dla was nagrać special z okazji 1000 subskrypcji, moi drodzy. Więc życzymy wam miłego oglądania tego oto specjalu. Dobra, witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie w pierwszej części dzisiejszego filmu, specjalu, jak kto woli, a przed wami mój teksturpak, ekwipunek, ekwipunek będzie jeszcze zmieniany, więc nie patrzcie na ten ekwipunek, bo w wersji finalnej będzie inny. No i cóż, ja wam tu mogę przedstawić. Tutaj mamy toolsy. O, nie zmieniłem, ale nieważne. Toolsy mają taką niebieską obwódkę. Motyki nie zrobiłem, bo nie... bo... i tak z niej nie korzystacie, bo to jest teksturpak pod Bedwars. Tutaj gapy związane z szymborem trochę. Bo ogólnie ten teksturpak to jest taka sklejka. Tutaj mamy, jak widzicie, marchewki i inne. Zonka, tutaj mamy takie rzeczy. Takie rzeczy. Takie rzeczy. Tutaj mamy miecze, diamentowy miecz, który wygląda tak. Tutaj mamy łuk. Łuk. Tutaj mamy wędkę, która jest dosłownie defaultowa. Przejdźmy może teraz tutaj. Tak ma skrzynka wygląda, nic nie zmieniono. Crafting trochę jaśniejszy, kowadło, piecyk, stół do enchantu, lawa, woda, czekajcie widzę, bo zapomniałem przecież jednej rzeczy, torcz, to jest trochę ciemno. Bo przed chwilą tą babkę pobrałem. Tu tak wygląda. Złożę diaksów, złożę emeraldów, złożę żelaza, złożę redstone'a, złożę węgla, złożę złota i lapizu. Tutaj party classy. Udźwiękowienie jest takie samo. Przejdźmy do nieba. Niebo ściągnięte z teksturpaka. Mówię, to jest sklejka. Tutaj macie niebo nocne. Tak wygląda. Główki się nie zmieniły. Nether. Tak wygląda. Tutaj. Widzę. Więc to tyle. Co tu jeszcze mamy? Niebo. Tutaj pokazywaliśmy to. Tutaj coś jest? Ojej, znowu mi usunęło ten. Tutaj mamy drzewa, czekajcie, drzewa, tak wygląda woda. Co wam tu jeszcze mogę pokazać? Tak wygląda wiadro, takie defaultowe, można też powiedzieć, troszkę pozmieniane. Jak mówię, o, ogień,
I co widzowie? Ten teksturpak będzie udostępniony na widzowie 5 łapek w górę. I co widzowie? Przenosimy się do finałowej części tego odcinka, którą będzie gierki w Bedwars, po których odpowiadamy na wasze pytanka. Widzimy się za chwilę. Dla mnie to będzie dłuższa chwila. Wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, moi drodzy, na trzeciej części tego to specjalu i jesteśmy z dwoma delikwentami takimi małymi, którzy mi pomogli rozwinąć ten kanał, widzowie, czyli Raptor i Mati. Zmieniający Sturpaka, tak, witam, pozdrawianka. I witamy was w ten szczytny dzień, w którym special jest nagrywany, widzowie. Nie wiem, czy go zobaczycie w ten sam dzień, ale postaram się, żeby w ten sam dzień go zobaczyć jeszcze. No i cóż, widzowie, obiecaliśmy wam Q&A i obiecałem wam, że będzie teksturpak, więc jest to i to, widzowie. Ale już jest ta lepsza wersja teksturpaka, w którym się ekwipunek zmienił. Oczywiście nie zwracajcie uwagi na moją grę. Nie zwracajcie uwagi na moją grę. Widzowie, to chyba przechodzimy do... zaczniemy może od pytań od YouTube'a, co wy... Ile masz lat? Lat mam 15, rocznik 2006. I drugie pytanie, czy uważam się za dobrego gracza? Nie. Nie uważam się za dobrego gracza, bo uważam, że są lepsi gracze ode mnie. Na przykład Matt jest lepszym graczem ode mnie. Uważam, że Oszki jest lepszym graczem ode mnie. Raptor też się trochę staje lepszy ode mnie. Więc no, widzowie. Nie tak. Pytania następne. Miszolik zadał pytanie, kiedy wbijesz 1000 subów? Nie mam pojęcia bladego w ogóle, totalnie. Nie wiem, kiedy takowa sytuacja się stanie. Nie no, a tak serio, to już wbiłem. I jaką masz myszkę? Wszystkie podzespoły znajdziecie na Discordzie, który zamieszczam wam w opisie pod tym oto filmem. I tak, właśnie taką mam myszkę, tam możecie zobaczyć wszystkie specyfikacje. O, Kolejowski zadał trochę więcej pytań. Pozdrawiam. Reklama. Pozdrawiamy wszystkich, oczywiście was, którzy zadali pytanka. I tak, pierwsze pytanie od Kolejowskiego. Czy zamierzasz pokazać stanowisko? Na razie nie pokażę stanowiska, bo co ja bym miał wam pokazać? Laptop i myszkę i klawiaturę? Ten film by trwał 2 minuty, więc się nie opłaca. I po prostu nie ma co patrzeć w ogóle na to, bo to są żenujące rzeczy, widzowie. Więc no. Idzie. Nie no. Aha, nie no. Czekajcie, widzowie, bo się zagubiłam. No nie mogę! Przepraszam, że drejapsko. No wydup coś stąd! Do widzenia! A, widzimy się na kolejnej arence, widzowie. Kilku wątkach. Dobra, widzowie, wystartowała druga arenka, to ja powtórzę tamto pytanie, co było. Czyli to było pytanie, kiedy będą streamy z kamerką? W najbliższej przyszłości nie planuję, może jak będzie więcej subów, ale nie wiem. No, nie wiem, po prostu odpowiem, że na razie nie planuję takowych robić.
Oplułem widzowie telefon, ale to wszystko z wrażenia. A ja sobie spadłem. I sobie spadłem. Pytanie, czy będzie jeszcze promowanie kanałów? Szybko zwięźle i na temat. Nie będzie promowania kanałów. Tutaj Słodziek zadał te same pytania i Super Ziom zadał pytania dwa. Lubisz mnie? Wiecie, widzowie, jakbym odpowiedział jednej osobie, czy ją lubię, to by się pytało wszyscy, czy ich lubię. Więc lubię was wszystkich. A pytanie kolejne od Super Zioma. Nagramy kiedyś odcinek. Jeżeli będą odcinki z widzami, no to się zgłoś na Discorda. A ogólnie, no to nie nagrywam z widzami, bo gdybym nagrywał to samo, co w przypadku tamtego pytania, czy lubię was, czy lubię cię, no. Jakbym nagrywał z jednym widzem, to by chcieli wszyscy, żeby z nim nagrywać. A po prostu nie ma takiej opcji, na przykład na Bedwarsach, żeby to zrobić, bo no nie ma slotów, nie ma slotów do 1000 osób, czy tam do 100. No. No, raczej będą filmy z widzami w stylu, tak jak ostatnio nagrywaliśmy z widzami Manhunta, to myślę, że będą filmy z widzami. A ogólnie to nie nagrywam tak z widzami, bardziej ze znajomymi, których i tak nie mam, więc... Dobra, ostatnie pytanie z YouTube'a. Takie szybkie, czy przyjmiesz do teamu Y? Na razie nie planujemy robić rekrutacji. Myślę, że z chłopakami wkrótce coś wykminimy, jeżeli będziemy potrzebować ludzi, no nie, chłopaki? Si, senior. I szybko odpowiedziałem. No to, moi drodzy, widzimy się teraz na pytaniach z najgorszego Discorda w Polsce, czyli z mojego, znaczy z ekipowego. Ja już mam. O, Mati nawet zadał pytanie. Pierwsze pytanie. Ile masz wzrostu? Ja na tą chwilę mam 1,81 m. Jestem wielkoludem, widzowie. No i tyle. Kolejne pytanie. Zagrasz w grę Poppy Playtime? Nie znam tej gry. Jest to gierka horrorkowa, gdzie jesteś w tego, w fabryce zabawek. Po Jak prostu już, niewielki to pop. Może na streamie się uda kiedyś. Ale nie obiecuję wam, widzowie, może się uda kiedyś. Może. O, i widzę od razu drugie pytanie. Zadałeś pytanie, ta sama osoba, czy masz zwierzaka, jak masz, to jak się nazywa? Nie, nie mam zwierzaka. No nie, no znowu to samo pytanie Smolczyk zadał. Ile masz lat? Odpowiadałem, przewin sobie do tyłu. Co gram oprócz Minecrafta? Co gram oprócz Minecrafta? Oj, jak ja bym miał zliczyć, w co gram oprócz Minecrafta? Nie no, tak serio, widzowie, to nie gram w nic oprócz Minecrafta, bo mnie nie stać na inne gry. Taka jest prawda, widzowie. Nie no. Jak już to gram w jakieś gry typu symulatory. Na przykład Farminga grałem niedawno, ale na razie no to z ekipą gramy w Minecrafta. I... Dobra, to pytanie od Oszkiego z naszego członka ekipy. Jak długo grasz w Minecrafta? Czekajcie, widzowie, nie szybka matematyka. Nie no, obstawiam, że z 3-4 lata będzie granie w Minecrafty. Czy kupisz sobie lepszy mikrofon? Jak mnie będzie stać, to może? Jak mnie będzie stać, to może? Nie no, pewnie tak. Kiedy nowy komputer? Nigdy. Wszystkich szefów Blefik pytanie, czy jestem technikiem kolei. Nie.
Na razie nie. Wpisałem w grę, w mapę Poppy Playtime. W mapę czy w grę? W mapę pewnie. Nie wiem, może zagram? Zobaczymy. Sam się boję, więc z ekipą jak najbardziej, z Matim, z Raptorkiem. A ja bym mógł zagrać. A ty Mati? Szczerze powiedzie. No. No dobra widzowie, to by było na tyle pytań. Więc co, my się przenosimy, myślę chłopaki, że do końca gierki zakończymy film. I do które grają o Fortnite'a. Jeden nie, zabity. Oni grają Fortnite'a, mówię. Drugi zabity. Trzeba do nich dobre pulsy mieć. Trzeci zabity. Pozwalaj Beda, jak masz pulsy, to jest GG. Tym. Nie ta. Dobra, patrz to. To byś muzykę upośledzenia. Nie, no! Kompas mi się włączył! Ej, gonią mnie! Nie mają Beda. O, jadą. Ej, bo jeden niebieski do nas chciał przyjść. Beka. Jezu, przecież ten film ma 20 minut. Dobra widzowie, widzimy się na pożegnaniu. Dobra, dzięki wszystkim bardzo serdecznie. Chciałbym podziękować za... Jeszcze raz bardzo, ale to bardzo dziękuję wam za wbicie tak ogromnej dla mnie liczby subskrypcji. I co widzowie, widzimy się... Chyba na filmie w tym roku, na pewno na filmie z podsumowania tego roku. Dzięki, że byliście widzowie. Do zobaczenia. Lecimy po więcej subskrypcji. Trzymajcie się. Na razie. I cześć widzowie. Do zobaczenia. Hello.